Kochani w Chrystusie Panu, śpiewaliśmy na początku Eucharystii kolędę Ach, ubogi żłobie. Były tam takie słowa, na których chciałbym oprzeć dzisiejszą homilię. Najpierw słowa: Zbawicielu drogi, takżeś to ubogi, opuściłeś śliczne niebo, obrałeś barłogi. Ta kolęda wyraża bardzo pięknie, bardzo uczuciowo, sugestywnie tajemnicę Bożego Narodzenia. Bo oto Jezus opuszcza śliczne niebo i rodzi się w stajni, na sianie, w takich nieludzkich warunkach. Syn Boży, stając się człowiekiem, rodząc się w stajni, uniża się. To uniżenie Jezusa czyni wielki gest dla nas. Ponieważ Jezus uniża się dla każdego z nas. On się uniża dla naszego zbawienia. On opuszcza to śliczne niebo, obiera barłogi, siano, staje się jednym z nas, bo nas kocha bezgranicznie. Uniżenie Jezusa, czyli innymi słowy, bardzo mądrze, kenoza Jezusa. Święty Paweł w liście do Filipian napisał piękny hymn o kenozie, o uniżeniu Jezusa. On bardzo odpowiada temu, co mówię. Pisze tak. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Jezus poprzez Boże Narodzenie uniża się, zniża się do człowieka. To znaczy, chce być do Jego dyspozycji, bo uniżyć się przed kimś, skłonić się przed kimś, to powiedzieć, ja Ci chcę pomóc, ja Ci chcę służyć. Ja zrobię dla Ciebie wiele. Jezus się uniża. Boże Narodzenie to tajemnica uniżenia Jezusa. Opuszcza śliczne niebo. Syn Boży obiera barłogi, bo tak nas kocha. Bo chce nas zbawić. Bo chce nam pomóc. Ale moi drodzy, to uniżenie Jezusa idzie jeszcze dalej. To nie jest koniec. Kenoza Jezusa najbardziej jest doświadczalna przez nas teraz w Eucharystii. Bo Jezus rodzi się na ołtarzach całego świata. Rodzi się w sercu każdego z nas. Boże Narodzenie ciągle się dokonuje, a zatem uniżenie Jezusa ciągle się dokonuje. On nie tylko, że stał się człowiekiem, on stał się chlebem. Dla nas, z miłości, żeby nam pomagać, żeby dać się zjeść. Totalnie uniżył się, bo człowiek może zjeść Jezusa. To już nie można dalej się posunąć w bezgranicznej miłości.
On się uniża, bo rodzi się pod postacią chleba i wina, bo rodzi się przez komunię świętą w naszych sercach. Jest do naszej dyspozycji. Totalnie. Najgłębsza kenoza, najgłębsze uniżenie, jakie człowiek w ogóle może sobie wyobrazić o sobie. A co tu powiedzieć o Bogu? Jezusie, Synu Bożym. Zadziwienie bierze, jak wielka jest miłość naszego Pana. I moi drodzy, na to uniżenie Jezusa trzeba jakoś odpowiedzieć. Jeśli ktoś ma choć trochę serca, ma wiarę, no to nie może wysłuchać pięknych słów. No coś trzeba zrobić. I w tej kolędzie, Ach ubogi żłobie, śpiewaliśmy również takie słowa, które są odpowiedzią na Jego uniżenie. Przed Tobą padamy, czołem uderzamy, witając Cię w tej stajence między bydlętami. Trzeba nam paść na twarz, na kolana przed tajemnicą Bożego Narodzenia, bo On padł przed nami. On się uniżył przed nami. I trzeba paść przed Bożym Narodzeniem, które dokonuje się na ołtarzach i w naszych sercach przez komunię. Trzeba paść przed Eucharystią, trzeba paść przed Najświętszym Sakramentem, trwając w adoracji. Na miłość nie można inaczej odpowiedzieć jak miłością. Na uniżenie nie można odpowiedzieć inaczej jak uniżeniem. Jeśli On pada przed nami z miłości, to my musimy paść przed Nim. Nie ma innej drogi. Ale niestety ludzie współcześni klękają, ale nie przed Jezusem. Oni klękają przed bożkami, które sami tworzą, a tymi bożkami, którym oddają cześć, to rozum, to, co ja wymyślę, to jest właściwe. Ja wiem, co jest dobre, co jest złe dla mnie. Ja. Klękają ludzie przed pracą, której oddają się bez reszty. Kosztem zdrowia, kosztem rodziny, kosztem wypoczynku. Klękają przed rozrywką. Klękają przed ciałem, o które dbają ponad miarę. Są i tacy. Klękają przed dobrami materialnymi, doczesnymi. I nie było nic w tym dziwnego, bo przecież, jak się zastanowimy, rozum to jest coś dobrego. Praca to jest coś dobrego. Rozrywka to jest coś dobrego. Ciało to jest coś dobrego. Dobra materialne, pieniądze, doczesne rzeczy, coś dobrego. Tak, to prawda. Wszystko to są dobre, piękne wartości. Tylko jeśli postawię je wyżej niż Bóg, Jezus, to ja przed nimi klękam. Im oddaję cześć. Przed nimi padam na twarz. One są dla mnie najważniejsze. Wokół nich wszystko się kręci. Dla Boga, dla Jezusa nie ma już czasu, nie ma sił, nie ma serca. Kolokwialnie można by powiedzieć, Pan Jezus jest na doczepkę w życiu. Wszystko się kręci tylko nie wokół Niego, tylko wokół innych wartości, pięknych, wspaniałych, za którymi trzeba tęsknić, chcieć ich. Ale one są tylko podrzędnymi wobec Jezusa. On jest centrum świata. Od Niego zaczęło się mierzyć nasz wiek. Mówimy 2015 lat od narodzenia Chrystusa.
Moi drodzy, odtrutką na te zagrożenia ubóstwiania wielu ludzkich wartości może stać się jedna godzina adoracji Najświętszego Sakramentu raz w tygodniu. Chodzi o wprowadzenie właściwej hierarchii wartości. Najpierw ja muszę spotkać się z Jezusem, najpierw muszę z Nim wszystko omówić, obgadać, skonsultować, a dopiero później iść do życia. A nie odwrotnie. No bo On jest pierwszy. On jest najważniejszy. On mnie ukochał tak bardzo, że totalnie się uniżył. Ja nie mogę klękać przed innymi wartościami. Przed Nim muszę klęknąć. Nieustannie święty Augustyn będzie nam przypominał, kto jest pierwszy, kto jest najważniejszy. Jeśli Bóg, Jezus jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu. A jeśli Jezus nie jest na pierwszym miejscu, to jest bałagan, to jest nieporządek. Postawić w centrum Jezusa, który nas ukochał, totalnie uniżając się, stając się jednym z nas, stając się chlebem na ołtarzu i w moim sercu przez komunię. Moi kochani, już 2000 parafii na świecie, w Polsce 12 parafii, trwa na kolanach przed Jezusem Eucharystycznym w wieczystej, nieustannej adoracji. I dzisiaj pragnę osobiście, ale też wielu za mną parafian jest ze mną, którzy chcą wam zaproponować wieczystą, nieustanną adorację w naszej parafii. Ona polegałaby, jeśli taka będzie wola Boża, jeśli Pan Bóg zechce, na tym, by przez 7 dni, 24 godziny na dobę, trwać przed Jezusem Eucharystycznym na adoracji. W Warszawie jest taki pierwszy kościół w Polsce, gdzie przez 25 lat ponad nigdy nie był zamykany. Klucze już chyba zardzewiały, zamki. Nigdy. 27 bodajże lat non-stop parafianie przychodzą w dzień i w nocy, żeby trwać przed Jezusem na kolanach. Zobaczmy, markety są często otwarte bardzo długo, niekiedy nawet non-stop, bez przerwy. I zawsze się ktoś znajdzie, bo zawsze komuś nie pasuje w odpowiednich godzinach. Nie byłyby otwarte, gdyby nie było klientów. I zobaczmy, że wielu z nas mówi, nie mam czasu, nie dam rady. A kiedy jest możliwość 24 godziny zawsze, w każdym momencie przyjść do Jezusa i z Nim wszystko omówić, całe moje życie, Jego poprosić, to jest to możliwe. I z taką propozycją ja i inni parafianie wychodzimy do wszystkich. Może to jest szokujące, może wiele wątpliwości się rodzi, ale uspokoję, 2000 parafii już trwa od lat. Jest to możliwe. Miejscem adoracji wieczystej, nieustannej, jeśli Pan Bóg zechce, że powstanie coś takiego w naszej parafii, będzie pierwsze tabernakulum parafii. To znaczy tam, gdzie była pierwsza kaplica, gdzie winiarczycy się modlili, a obecnie, gdzie siostry Urszulanki przy ulicy Winiarskiej, tam gdzie jest oratorium, mają kaplicę. Jest dobry czas, aby podczas 1050. rocznicy Chrztu Polski i jubileuszu Miłosierdzia rozpocząć to chwalebne dzieło duchowe. I każdy, kto czuje lub poczuje
za jakiś czas, że jest powołany, nie zachęcony, powołany do tego modlitewnego dzieła, aby podjąć wezwanie oddania Jezusowi tej jednej godziny w tygodniu na adorację. Może dzisiaj zabrać z kościoła takie zaproszenie, na którym jest opisane więcej szczegółów. Nie wiadomo, czy powstanie coś takiego, czy nie. Szukamy woli Bożej. Takie natchnienia się zrodziły we mnie, w innych parafianach, takie myśli. Chcemy się tym podzielić i zaproponować. Na koniec chciałbym przytoczyć takie jedno świadectwo osoby, która w małej wiejskiej parafii, która ma bodajże 2 czy 3 tysiące ludzi, jest nieustanna adoracja, gdzie jest kilka wiosek, gdzie ludzie dojeżdżają rowerami w nocy, w dzień. Od 4 lat regularnie włączyło się w tą adorację 200 osób. Napisała, czym jest dla mnie adoracja nieustanna, tą jedną godzinę. Pisze tak. Czasem poukładania myśli z całego tygodnia. Źródłem inspiracji. Potwierdzeniem słuszności moich działań. Oddaniem Bogu myśli, działań, starań, spraw. Jest bezpieczną przystanią. Jest poszukiwaniem pomocy. Jest układaniem planu na najbliższe dni. Jest możliwością przewartościowania zdarzeń, potrzeb. Okazuje się, że pewne troski i kłopoty nagle stają się bardzo malutkie i nieważne. I na końcu napisała, jest najważniejszą godziną w tygodniu. Moi kochani, Jezus Eucharystyczny to ciągłe Boże Narodzenie na naszych oczach. Jezus Eucharystyczny przez 24 godziny jest z nami. Uniża się przed nami. Totalnie chce być dla nas. Odpowiedzmy Mu w naszej parafii, jeśli taka jest wola Boża, klęcząc przed Nim 7 dni w tygodniu przez 24 godziny w nieustannej adoracji. Zbawicielu drogi, takżeś to ubogi. Opuściłeś śliczne niebo, obrałeś barłogi. Przed Tobą padamy, czołem uderzamy, witając Cię w tej stajence między bydlętami. Amen.